Są książki, które uczą, są książki, które wstrząsają, są książki, które rozbawiają, są książki, które zasmucają. Wszystkie są odpowiednie w określonym momencie. Dla mnie książka, którą wartość jest taka książka, po której nie możemy przestać o niej myśleć. Kiedy kończymy, zamykamy ostatnią stronę i po pierwsze żałujemy, że już się skończyła, albo się cieszymy, że już się skończyła, bo tak nami wstrząsała i nie możemy, nie puszcza nas. Myślę o niej następnego dnia, myślę przy śniadaniu, myślę przy kolacji, myślę przy kieliszku wina, myślę po tygodniu. Są to książki, które uczą. Ja pochodzę ze świata nauki. Dla mnie uczenie się, uczenie innych jest strasznie ważne. Po drugie, pozwalają nam siebie lepiej poznać. To jest też. Po trzecie, zapełniają nam interesująco czas. Czyli jest i tam również element relaksu przy czytaniu tych książek. Po czwarte, w sposób naturalny przy czytaniu tych książek, nie zauważając nawet tego, staję się bardziej inteligentny. Tak bym to sformułował. W tym zestawieniu, w którym konstruowaliśmy przez kilkanaście osób, każdy zrobił dziesiątki książek, wiele książek się powtarzało, co było naturalne, dlatego że niektóre książki są takie, że wszystkim wpadają do głowy. Natomiast nie powtórzyła się jedna książka, która jest na pierwszym miejscu mojej listy, a za którą długo, długo jest nic. Jest to książka Williama Styrona, Wybór Zofii. Wstrząsająca książka, gruba książka, zajmująca bardzo dużo czasu i strasznie dużo umysłu.